jesteś szczęśliwy. W niedzielę 9 czerwca 2019 roku mieszkańców Saskiej Kępy po raz kolejny na swój pokład zaprosił Prom Kultury. Tym razem spotkanie poświęcone było muzyce Stanisława Moniuszki, którego 200. rocznicę urodzin obchodzimy właśnie w tym roku. Na scenie wystąpili sopranistka Beata Dunin-Wąsowicz, tenor Łukasz Wroński, którym przy fortepianie towarzyszył Wiktor Brzuchacz. Licznie zgromadzonym praskim melomanom artyści zaprezentowali program składający się z pieśni oraz najsłynniejszych arii operowych polskiego kompozytora. W dorobku Stanisława Moniuszki jest prawie 300 pieśni, z których większość zebrana jest w 12 tomów śpiewników domowych. Wśród tych wykonanych podczas koncertu znalazły się m.in. Pieśń Wieczorna, Znasz li ten kraj? Oraz Polna Różyczka. W dalszej części artyści zaprezentowali fragmenty oper Moniuszki, partię tytułowej Halki, Jako od wichru oraz arię Jątka, Szumią jodły na gór szczycie. Zabrzmiały również fragmenty opery Verbum Nobile, a także słynna aria Stefana z Kurantem z trzeciego aktu Strasznego Dworu. Organizatorem muzycznego wydarzenia było Stowarzyszenie JAKS. Koncert współfinansowany był ze środków Urzędu Dzielnicy Praga Południe, a patronat medialny objął nad nim tygodnik Katolicki Niedziela. Koncert poprowadził Łukasz Motyka.